Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, ze mną dzisiaj jest Ciastek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I słuchajcie, z Ciastkiem jedziemy po Kennego i zaczniemy misję na Maca. I z Ciastkiem jedziemy tutaj GMC. No i ja tutaj z sześciami, a Ciastek z cysterną. No i teraz Ciastek, ty chyba za mną, nie? Tak, bo w ogóle nie znam tej mapy, w ogóle. Nie znasz w ogóle. Pierwszy raz, no to już ci pokazuję, tutaj dajemy sobie wysoki bieg, żeby ładnie, ładnie sobie tutaj GMC jechał. GMC w ogóle świetna ciężarówka, oczywiście. Tu ja Ciastkowi wystawiłem moją, bo Ciastek nowy save sobie zrobił i dopiero co ją zdobył tam. I no nie ma AWD, nie ma blokady, nie ma nic do niej, nie? Więc na moich ciężarówkach jedziemy. Dobry początek! Ale to... Zaczęło się, nie? Zaczęło się. Bez komentarza. Dobra, ja scholuję. Ja do garażu. No nie, no ja ci do garażu. Tak, ty do garażu skocz. Na pewno zaczniemy tą drugą misję? To znaczy najpierw z tego może zdobędziemy, nie? No fajnie by było. Teraz ty jedziesz moim. Do garażu uciekaj. No dobra. Dobra, jest. Dobra, na spokojnie, teraz na spokojnie, bo to, tak. Bo to jest GNC, to trzeba, bo to trzeba na tym, na niskiej skrzyni biegu jeździć, nie? Ciastek... Właśnie to była niska. Aha, a ja miałem wysoki. Możesz, wiesz co, bo tu jedziemy cały czas prosto, więc tu trasę... Czekaj, ja się skoluję, bo pół zawieszenia urwałem. Dobra. Jedziemy. Pomału. Tak. GMC, dasz radę. Ale tam blokadę trzeba włączyć. Włączyłem. Ja tutaj wierzę w GMC, dam mu nawet... O, dam mu niski bieg. O, no i trzeba wspomnieć, żeby na kierownicy, nie? Tak, na kierownicy z shifterem. Ciastek ma tu taką lepszą ze skóry. Ja mam tą moją G29, którą cały czas gram i tutaj... GMC na niskim biegu, przez sam środek, na blokadzie i ten. I tu cały czas prosto jedziemy. Cały czas prosto. Ja ciebie śledzę, żebyś był na nagraniu, ładnie. No tu ogólnie, jeżeli chodzi o wywrotność, to z cysterną, czy z tym dodatkiem van, jest podobnie. Jak było widać. Jak było widać na załączonym obrazku. Czyli to jest tak podobnie jak z Flatstarem, bardzo dobra ciężarówka Flatstar, od razu powiem. GMC też bardzo dobra ciężarówka, tu zresztą widać, że mamy 240 litrów, tak samo jak w Flatstarze, więc to jest taka dobra alternatywa. Jak komuś się Flatstar nie podoba, to można sobie pojeździć GMC, jest naprawdę świetną ciężarówką. Tu zresztą w środku widzicie, że o, mam pingwina, tam tutaj sobie dodałem dodatek, takie rogi, nie? I hash driver naklejkę i to jest świetna ciężarówka po prostu. Na bogato. Na bogato. No. I tu jedziemy. Mi się wydaje, że tego Kennego, bo... Odłącz... Aha, dobra. Oj! Oj, rozwaliłem coś. Skrzynię biegów rozwaliłem. I zawieszenie. Ja zawieszenie. Bo, aha, bo GMC ma takie coś. Taki feature. Że jak się za długo jedzie na blokadzie włączonej, to bardzo szybko tą blokadę... bardzo szybko te osie mu się przegrzewają. I trzeba mu szybko wyłączyć niestety. Ale to jest tylko na niskim biegu w plusie. Ale ja tu już przejadę i zrobię pyk. No, i jedziemy po tego Kennego. Po Kennego powinniśmy szybko dojechać. Jeszcze zaczniemy robić misję na Maca. Mac jest na drugiej mapie. Tam przydałoby się też dodatek van i cysterna. Ale to za chwilę. No. Bo tego Kennego trzeba zatankować, naprawić. No, zatankować, naprawić. On taki dość prosty jest, a jest... No pokochasz go, no jak weźmiesz go sobie na mężczyźnie, to będzie twoja ulubiona ciężarówka.
Tylko no, nie wiem. Ale ma pewne wady, nie? No, pod górkę się ciężko podjeżdża. I nie wiem, czy będziesz... Nie wiem, czy będziesz miał silnik do niego. Na pewno nie. Aha, na pewno, no na pewno. Czyli będziesz miał takiego kanego jeszcze gorszego niż ja mam. Znaczy nie Ken, no dobrze, nie, Ken. Nie. Aha, tam jest dziurka, słuchaj. Ej, dzięki, że mi powiedziałeś. No, ja zaraz ci pokażę tutaj, bo ja sobie tu wezmę na blokadzie, nie? Bo tu trzeba jechać tędy, gdzie ja jedę, nie? O, i ale teraz ja... nie poskakujesz. Tak, tak, no bo to jest ten GMC, on tak właśnie Mac podskakuje. No. O, i tu weźmiemy cyk. I właśnie bardzo ciekawe, bo ja nie mogłem podnieść Anki, jak się wywaliła. No i tutaj Czekaj, zapraszam was na drugi sezon podróży Pokenego. Tak, słuchajcie, to już jest 54 odcinek, kiedy jedziemy Pokenego GMC. Jak widać, bardzo dobrze nam idzie. Tak jest, tak jest, tak jest. Proge... Ale ja mam jeszcze silnik chyba włączony. Mam włączony silnik. Ciekawe, no. Co się zaczyna. A, jest ten... Gałązka jest. Panie, patrz. O? Patrz, co się dzieje. O, patrz, jest. Bo ja tu ci powiem, że jakby nie patrzeć, to ja tutaj najlepsze linki dałem do nich. O, to całe szczęście. No, więc tu oni po... Dobra, to ja skoluję. Czyli do garażu. Do garażu, to poczekaj w garażu. Ja najpierw skoluję twojego, nie? Czekaj, jak będę już w moim, to dam ci znać. Dobrze. Dobra, i teraz muszę przeskoczyć na mojego. Dobra, cześć widzowie, słuchajcie, tu Rizrox, jadę z ciastkiem Pokenego. Tam się, początek filmu się wytnie. To były dopiero próby. Tak, dopiero testowaliśmy, jak na kierownicy się jedzie GMC. Ale ci mówię, Flagstar lepszy, nie? Naprawdę, no. No dobra. Czekaj, tu. O, o, twoją lubę słychać? Nie. Nie. Ciastek, nie bierz mnie teraz. Nie, ładowarki szuka. Oj, to zadyma będzie. Jak nie znajdzie swojej ładowarki, to już masz cały wieczór z głowy, nie? No, ale problem jest po jej stronie. Dokładnie. Dobra, wysoki bieg w plusie. Wykluczałam się. To mi dwa razy nabiła próbki. Co jej dwa razy co? Rozmawia przez telefon. Aha, dwa razy na Wiesz co, zrozumiałem, że dwa razy nabiła mi chrupki. A dobrze zrozumiałeś, bo była w Biedronce. Aha, czyli dwa razy na... Oj! Oj, no. Słaba sprzedawczyni. Dwa razy chrupki nabiła, to bardzo słaba, no. Ty, a twoja no też właśnie. Tak ma, że przed spaniem jeszcze chipsy wpierdziela? No przecież teraz wpierdziela. Aha, czyli przed spaniem, no właśnie, ja nie wiem co to. No. Kobiety mają, że przed spaniem sobie chipsy wcinają. Bo no ja też na przykład, ja mówię, dobra, to dzieciaki położysz spać, albo na przykład z pracy wrócić. 23, nie? 23:10, wykąpię się i ten, ja, mówię, ja już tutaj taki tego, a ta sobie jeszcze coś na telefonie pogląda i chrupki. Ja mówię, ty, tak przed spaniem, nie? Mówię, tu bieżnia no. Stoi, żebyś się odchudzała, a ty chipsy, to mówię, tak trochę nie ten, nie? A co ty tam, to tam? To ty się znasz. To ty się znasz, no. O, w tym samym miejscu. Dobra, to jedź za mną. Próbuję, staram się. Tutaj AWD, blokada, wysoki bieg. Bardzo dobrze idzie.
AWD, blokada, wysoki bieg, jak ty to zrobiłeś? Nie, źle, powiedziałem ci. AWD, blokada i niski bieg w plusie, źle ci powiedziałem, dobra. Źle ci powiedziałem, o, tak ma być. No, a słuchaj, bo ty masz Game Passa, nie? A ty widziałeś, że Lies of P wyszło? Bardzo fajną grafę ma. Nie oglądałem twojego odcinka, bo ponieważ iż... W pracy byłeś. Nie miałem czasu na to. W pracy byłeś, ale weź. Powiem ci, że świetna grafika. Naprawdę, on jest na Unreal Engine, ta gra, i naprawdę na Xboxie płynnie chodzi, w 60 klatkach chyba nawet. I świetna, no grafa rewelacyjna. W porównaniu do Starfielda, no to... O, światełko, jak fajnie. Obadam, no. Zobaczymy. No i powiem ci, że Mario też mówił, że sobie zainstalował i sobie pogrywa. Że tak, no... No ale wiadomo, na co wszyscy czekają. Oczywiście, no Forza Motorsport jak nic. A tam będzie, wiesz, podobnie jak z tym, jak w Gran Turismo, że to nie będzie tak, że sobie kupujesz auta. Tylko dostaniesz furę, będziesz musiał ją upgrade'ować. Będziesz musiał tam wygrywać wyścigi, żeby expa dostawać i za tego expa będziesz mógł zmienić opony, silnik i tak dalej, nie? Właśnie Lucek powiedział, że można kupować auta, ale nie można modyfikacji kupować, dopiero się zdobywa. Aha, czyli aha, no dobra, ale na starcie nie będziesz miał kasy na to, będziesz musiał wygrywać wyścigi, żeby mieć kasę na kupienie aut. No chyba, że jakieś... premki sobie kupisz, ale ja tam nie zamierzam. Ja tam zamierzam sobie grindować. Kierownica i shifter. Kierownica bez shiftera, czyli na łopatkach, nie? Oj, przyszły wyniki. Oj, wyniki były. Wyniki przyszły, ciasto. Jak będziesz tata? Szłam. Wyniki przyszły, ciastek tata będziesz? Tak, na pewno. Tak, za dwa lata. To dobry ten mikrofon na tych słuchawkach. Bardzo dobry. Szeptała. A bardzo dobry. Zbiera ci, powiem, z całego pokoju. No oj, tu gdzie jadę, uważaj. Bo ja prawie leżałem. Ja dopiero jadę po kamienie. Aha, tak? Czekaj. Ojeny, rzeczywiście. Co ja tak daleko poleciałem? No, pro gamer. Tak. Czekaj, co zobaczymy. Tam słuchaj, to ja coś ci jeszcze powiem, nie? Bo jak tam masz słuchawki, to masz taki guziczek w słuchawkach, nie? Jak chcesz coś swojej lubej powiedzieć, żeby nie... Dobra, idź do garażu, ja cię scholuję. Tak, wiem, że jest w tym wyciszenie. No i wtedy wiesz, możesz jej powiedzieć tam takie wiesz, tam typu coś tam, kocham cię, kochanie moje, nie? Dobra, wyciągnąłem z garażu. Widzę. No nie chcę nic mówić, ale ja pojadę dalej w takim razie. A czemu ty mi cysternę? No tak, twojego ci dałem. Pojadę dalej. Bo może się okazać, że ja się zaraz wywrócę, będę się holować i tak będziemy się holować. Albo jadę do ciebie i będę cię reanimował. Ale to znaczy, mi się wydaje, że moja buda i twoja cysterna nie jest chyba do postawienia przez nasze ciężarówki, tak mi się wydaje. Bo są chyba za ciężkie. Może tak być. Aczkolwiek. Aczkolwiek twoja jest cięższa od mojej. Szczególnie pełna. Tak, bo masz pełną cysternę, nie? No oj. No powiem. No. Oj. Ciastek, a w ogóle jak tak oglądasz czasami moje streamy, jak ci się ta faza 10 podoba? Bo powiem ci, że moim zdaniem jest super. No, powiem ci, że jak gadali, że oni nie pracują nad fazami, co niektórzy tak gadali, no, tak teraz chyba no. Na tą ostatni rok, to się postarali.
Tak, no teraz się na tą... Znaczy, ósma już była w miarę. Dziewiąta też w miarę, no ale tak, ósma wiadomo, z tym oraniem była lipa. No w dziewiątej lipa była z tym wożeniem wody, ale... Prawie gleba. Ale tutaj dziesiątka jest super, jedenastka, właśnie nie wiem jak jedenastka, bym musiał z Jack Danielem pogadać, bo on pewnie już całą przeszedł na teście serwera. Ale to już trzeba będzie rok trzeci kupić? Ale nie, no bo... nie, no czekaj. Pierwszy, drugi, trzeci rok już mamy, to będzie czwarty rok, ale w trzecim roku... W trzecim roku jest 11 i 12 faza, czyli jeszcze 11 i 12 mamy za darmo. Znaczy za darmo, no za to, że kupiliśmy ten, nie? No, więc tu jeszcze nic nie... W pakiecie. Tak. No i to wychodzi taniej niż osobną fazę kupować, bo faza ile tam, z 29 zyla? Wychodzi dychę taniej, jak kupujesz cały rok, ale ja jestem ciekaw, kiedy te Expedition wypuszczą. Na czym to będzie polegać? Będziesz miał skauty, już ci mówię, będziesz miał skauty ze SnowRunnera, będziesz miał mapę, będziesz gdzieś tam jechał, na skaucie będziesz miał dron, którym sobie będziesz latać po mapie i będziesz sobie odkrywać ciężarówki. No i jest tam też, że jakiś obóz trzeba sobie budować, że trzeba zwozić rzeczy do tego obozu. I ogólnie... Czy silnik zmienią, czy będzie taki sam? Chyba taki sam mi się wydaje. Po trailerze wydaje mi się, że bardzo podobny. Troszkę szkoda. No, ja bym wolał na Unreal Engine. Zdecydowanie. No ale z drugiej strony SnowRunner nie ma konkurenta. No nie ma. Nie ma, tym bardziej na konsolach w ogóle nie ma. No teraz wyszła... polska gra, się zastanawiałem, czy ją nie kupić i nie podstreamować, albo nie po odcinków nie porobić. Czekaj, ona się nazywa Heavy Duty Challenge. I to polega na tym, że ciężarówkami takimi offroadowymi, przeważnie Tatry, Mercedesy, musisz przejechać po torze i tam są górki jakieś i tak dalej. Ale to jest strasznie podobne do tego Overwatch czy Override, to co Artur polecał. Wiem. No to samo, tylko że masz ciężarówki. No i to tak, jak zobaczyłem sobie na YouTubie, jak w to grają, no to tak... Takie 2 na 10. No 3 na 10. No takie 3 na 10. Jeden za to, że ciężarówki, dwa, że offroad i trzy, że polska firma. A poza tym to no... No wydaje mi się, że nie fajna. Nic szczególnego. Dobra, ja tu już tak dojechałem dość sporo. Zobaczmy. Ja teraz ominąłem i chyba to był błąd. Kamieni i pojechałem w lewą stronę. Nie, przejedziesz tamtędy. No, chciałbym. Stanął. Ale AWD i blokadę masz? Oczywiście. I niski. I nie jedzie? Zakopał się. Ale to linka. Ja ci długo najlepszą linkę tam zamontowałem. Pytanie, czy linka jest zależna od silnika? Czy wiesz, on ma słaby silnik, nie? No taki... Nie no, najmocniejszy ci wstawiłem silnik. No nie wiem, ty chciałeś GMC, ja chciałem Flatstarami. Przecież Flatstar super jest. Flatstarem już idzie z Mariem, tak? Nie, Flatstarem się topiłem z Mariem. Mario się wywalał, ja się topiłem. Już więc... O, przyczepa budowlana. Tak. Czekaj, ja tu zrobię taki myk, że kupię cysternę. Zatankuję sobie. No stoję. I sprzedam. Nic nie idzie. Dobra, to ja sobie przyjadę do ciebie czymś innym w takim razie. Tak, no, bo tam blisko jesteś. Jest starym. O, ruszył. Wiesz, co mnie trzymało? Nie zgadniesz. Korzonek. Tak. Korzonek, no. Już pomału jadę. W razie czego ja sobie tutaj przygotuję ciężarówkę. Taką fajną. Jest starym. Nie.
Kodiaka. O co ty? Ja powiem ci tylko, że opony ma 47 cali i to jest opony ZX 566A, nie, ZX 556A, ten taki czterokołowiec. Rozumiem. No i prawie jedzie. Dobra, jedzie. Lekka gleba, że tak powiem. Ale do ogarnięcia. Postawisz się? Tak. Mam dużo drzew. Także się postawię. Silnik nie zgasł. Nie. Mówię, lekka gleba. Lekka, dobra. Ziutki jedzie. No stop prosto. Dobra, w razie czego ja mam przygotowany pojazd ratunkowy, żeby do ciebie dojechać. Maciej. Co? Prosto, cały czas prosto. A zobacz na mapę. Bo jak ja przejechałem, to mapa się odblokowała. I to znaczy i widać, gdzie ja stoję. Dobra. Kawał drogi. Nie, no jak, szybko. Tylko powoli trzeba jechać. Szybko połączymy. Do ciastka mówisz, że trzeba powoli jechać, no wiesz ty co. No, no ja wiem, że tam zaraz będą po forach pisać, że po Szczecinie buja się jakieś żółte BMW, to jeździ, wiesz, po 150 po mieście, nie? O. Czy jest tym ratunkowym, co? Ale po co? Przecież ja ci go nie podniosę. Przecież cysterną jesteś. Aha. Postaraj się. Nie, to czymś innym muszę przyjechać, bo tamtym maluchem to nie dam rady. Ty, ja ci dam tego malucha z garażu, ci go wystawię. To sobie nim przejedź się kawałek, a ja w tym czasie... Asekuruj mnie po prostu, o. Czekaj, to jest na... No... Aha, dobra, czekaj. To będziesz sobie No. Miałem niski bieg, ale tak się wywalił. Czekaj, czym ja cię tam mogę postawić? Bo to jest. No muszę jakiegoś ZX albo coś zabrać. To weź Kenego. Albo Maka. Nie, Mak nie da rady, Kenego wezmę. O, ale to ciężarówka, jest od razu ten power. Czuć to. I ten silnik. O. To jest fura. O, czekaj, to jest misja ratunkowa, nie? Dokładnie. Włącz sygnał, patrz i zobacz to, patrz, ty tam sobie bawisz się tym małym bączkiem, nie? Jedzie Kenny. Włączałem światełko. Patrz, Kenny jedzie, nie? Zobacz. No, gdybyś mógł mnie zabrać na pakę. No. Łapiesz się linką? Ale żeś tam... Ale żeś tak tam. Ciężko, wiesz? Beny żeś tam zostawił. Normalnie ślad taki Beny został w tej kałuży. Dzięki. Maciej. Dzięki. No, dobra, to ja słuchaj, ja cię zostawię, bo tam jest ważniejsza akcja, nie? No tak. Ja se tu poradzę. Chyba. Tam możesz skoczyć na tego. GMC, co leżysz? No to mi nie zgasł silnik, chłopie. A tam nie zgasł? A, bo no właśnie, już. Kurczę, bo ja teraz, ja miałem misterny plan, bo mam tu otwieracz. Czekaj, żeby tak jechał. Dobra, mam tu otwieracz, bo ja dzisiaj sobie takie niepasteryzowane zapodałem. Kaszczelanek. Tak, niepasteryzowane właśnie. I tak mówię, kurczę, spróbuję sobie, bo nie piłem nigdy. No i takie nawet fajne, taki rzeczywiście, pisze delikatny smak i tak jest. Nie kłamali. W ogóle mnie nie oszukali. Ja I to w Biedronce, powiem ci. Ale kupowałem 3 i policzyli mnie za 3, bo sam się obsługiwałem na kasie samoobsługowej. O. No, elegancko, no, tylko musiał podejść kolega, zrobić pik, zatwierdzić, nie?
Ale rozwaliłem się. Uuu, to bolało. Tym maluszkiem, co ci dałem go? No, dostał. Dobra. Ale maluszek dzielny. Tak. Powiem ci, że ten Kenny na tryb trudny jest świetny, nie? Przez to, że on tak w miarę wolno jeździ, to nie łapie uszkodzeń. A jak u niego spalanie? No teraz jadę z włączonym AWD, on ma cały czas włączoną blokadę na wysokim biegu i tak 13 litrów, ale jak na Ontario się zdobędzie tą amerykańską tego specjala, Dery Special, to wtedy on ma taki feature, że możesz go tankować na trybie trudnym, bo jest bug. I tego buga jeszcze nie usunęli i on robi za taką cysternę na trybie trudnym. Rozumiem. Dobra, to przejechał. Mówisz, że jedna ciężarówka im się udała, a druga już tak niekoniecznie. Znaczy nie, tam też się udała, tylko nie udało im się to, że zrobili buga, którego nie usunęli. Nie, ja mówię o Kenem i o Macu. A, tak, Ken, moim zdaniem Mac się bardzo udał, bo jest świetny. A Mac, no... Mac jest fajny na Michigan. Okej. Okay. Bo on ma te błotne opony i ma 8 opon, no ale on ma małe te opony, no i tu... No rada, czym większe opony, tym łatwiej, bo i uszkodzeń nie łapiesz, przez błoto łatwiej ci przejechać. No i niestety tam... Słabo. Im więcej opon, tym lepiej. I tak, no. No patrz, dojeżdżam tu. Dobra, skoczę na ciężarówkę. Bo ja... Ale ty... Żebyś ty zobaczył, jak... Słuchaj, tu... O, dobra, już się zbuforowałem, bo koła miałeś całkowicie poprzestawiane u mnie. Tak to wyglądało. No, SnowRunner. Dobra, zobaczymy, jak Kenny sobie poradzi. Zacznę rura. O jeny, jak o ty! Oj, patrz, jak szmatkę! Oj, ale trochę nie tak go potyrałem. Ty, ale jak szmatkę, po prostu jakbyś go... Jak zabaweczkę go pociągnął. Włączyłeś silnik? Tak. Nie, źle się... Czekaj, ja cię zaczepię. Aha, czekaj, a zrobimy jeszcze tak. Oj, no odczepiłeś? A, zgasł. Nie, silnik zgasł. A weź teraz nie ruszaj pedałów, kierownicy i w ogóle nic. Nie ruszaj. Nic, ja tu zrobię jeszcze taki motyw, który próbowałem Mariowi zrobić. Ale Flatstarem to nie wyszło, a Kenem wyjdzie. O! Dobrze. Macie, obróć się Kenem do tyłu. Czy się kamerę do tyłu. I zobacz, kto na ciebie patrzy. Oj, proszę. Proszę, jest Bączuś. Dojechał. I teraz proszę, cyk. Ojeny. Ale prościu, ojeny. No, po prostu Kenny. Oj. Kenny bomba jest po prostu. Dobra, wyłącz silnik. I teraz sobie zobacz, jak ty tu jedziesz. Tam trzeba uważać. Ja tam prawie leżałem. Jest co? Ja sobie ja pojadę. Ja sobie pojadę za tobą. Bączkę. Nie, właśnie Kenem, bo ja coś tak czuję, że Kenny się jeszcze przyda. Ja nawet nie czuję, ja to wiem. Właśnie, zdrówko. O, właśnie. No. Tak. Ale to jest też wina GMC, bo on ma bardzo twarde zawieszenie. Dobra, i teraz robimy tak. Ja sobie tu ładnie stoję. Biorę sobie tutaj, łapię tego GMC, daję gaz. O!
mnie prawie na drugą stronę wywróciłeś. Właśnie widzę. Bez jaj. Rekord to Gleb będzie. To będzie dobry odcinek będzie. To będzie ten fail compilation po prostu. Po co robić? Po co ja w ogóle ściągam moje live? I potem w ogóle, jak tu wystarczy godzinny odcinek z ciastkiem zrobić, fail compilation, nie? Ja tak nazwę ten odcinek, nie? Fail compilation, po prostu. W ogóle 30 minut jedziemy. Wiesz co, my dzisiaj tylko tego Kenego zdobędziemy. A mówiłem? Ty maka chciałeś zdobyć. A ty powiedziałeś, że jeszcze zaczniemy misję tam. No tak liczyłem, no ale jak wybrałeś DMC, to się przeliczyłem. O. Dobra. Bach. Tak szczerze myślałem, że on jest mniej wywrotny. Serio. Czekaj, teraz z uczuciem będzie, patrz, teraz go bez linki będzie. Nie, chyba za cysternę muszę go. Czekaj, jeszcze tu go troszkę popcham. No dawaj Kenny, on do dziury wpadnie, dawaj. No nie chce coś. No i się topie. No wiesz co mi się w Kenem podoba? No. Dawaj. Silnik. Mi też. Znaczy, nie podoba mi się, że jest słaby, ale dźwięk. Ale dźwięk jest fantastyczny taki. Oj, strasznie mi się podoba. Co prawda parę osób mówi, że się nie podoba, ale tylko parę osób, nie? Ale mi się na przykład dźwięk też podoba w tym, jak on się nazywa, w amerykańskim Hammerze. Podoba mi się dźwięk, ale on jest strasznie fatalnym scoutem, nie? O, już jest prawie dobrze. A to prawda, że Hammer to tutaj nie jest zbyt terenowy. Tak, ale wiesz, Kenny przez to, że dużo opony, słaby silnik ma, ale no on robi robotę straszną, nie? Dobra, teraz musisz odpalić i dawaj do przodu. Jeszcze z linką, dobra, linkę już odczepiam. Już chyba dasz radę. Dobra, ja sobie gdzieś tu stanę. Tu sobie stanę z boku. O, pięknie. No! Maciej, zrobimy challenge. Jedziemy GMC, dobra. A myślałem, że go będę używał na Michigan, ale nie. Już mi się odwiedziło. Nie, Flexara używaj, Flexar jest super. Flexara i będę używał tego, co... Zbocze się robi. Nie zbocze, nie. No bez jaj. No, samo postawiłeś. Nie, wiesz co? Let's Star i na zatoce, bo ty teraz przyjąłeś sobie tak, że na danym rejonie dasz tą ciężarówką, grasz tą ciężarówką, która jest do zdobycia, tak? Tak. No i to tylko raz ją mogę kupić. No to słuchaj, to ja bym ci proponował lepiej. Ty w ogóle tam się zaczepiłeś chyba o korzeń. Dwie ciężarówki, które sobie spokojnie ci będziesz ogarniać, to jest Flat Star. I to jest White Western Star, który na zaporze Smithville można. A, wie. I tymi dwiema. Mapie, no. Tak, i tymi ciężarówkami bez problemu, nie? Jeszcze trzeba mi tę modyfikację zrobić. A, czy tam drobiazg? No, dasz radę. O, bo, właśnie co specjalnie cofnąłem, żeby przez. Tam przez. Bo tak, tam te korzenie, nie? Widzisz korzenie.
on musi się od tych korzeni tam odczepić. A mi tylko kierownica, albo w lewo, albo w prawo działa. Ale ty, coś tam on się tak poblokował? A korzeń tu jest. Ty, chłopie. No wiem. Wszystko pod kontrolą. No pewno. No tam korzeń jest. Korzeń tutaj jest. Korzeń jest. Ja cię próbuję z tego korzenia tak trochę... O, czekaj, odczepił się chyba od korzenia, dobra. Jedziemy. No i teraz? A włącz silnik. Aha. Dobra, to jeszcze tak zrobię. Ja go wyciągnę trochę od tego Nic nie robiłem. Czemu? Za długa linka, co jest grane? Że tak powiem, piłem napój. To zdrówko. O. I teraz ze środka mi ten. Tak, taki plan. A widzisz, jaki dobry byłem, no ja ci koło zapasowe dałem. To jesteś. A co on robi, że się tak przekręca? Nic, a to jest magic, wiesz. Magic błoto. Magic błoto, no. O! O! Dzięki! Dzięki! Maciek! Nie mam za to. O jedy. O. No to... Ktoś tutaj... Ty, ale on w ogóle sobie... Wiem, sam jedzie. Przestał. Sobie sam jechał, nie? Tak. O! Na ciastka, tak? Pięknie. Jak nie w ciastka, to na ciastka. Pięknie. Do czego to doszło? Sorry. Czekaj, gdzie ja go mam? Może ja go tak sprytnie złapię tu? O, dobra. Bo to trzeba to od tego błota odjechać, bo tam są te korzenie, które są aktywne i one coś tam robią. Aktywne korzenie. Weźmy od przodu. Linką. Tego jeszcze nie słyszałem, nie? Weź mi od tyłu, to już było, nie? Ale weź mi od przodu, to jeszcze nie słyszałem, nie? Dobra, jedziemy, nie? To nic nie ja, to nie ja. O, znowu się przemieszczam. Super. Ty, co ta ciężarówka ma, no? Jakiś kryptonit, czy to, że ona się tak porusza? Jakieś aktywne błoto tu jest. To jest ta... Pole magnetyczne. No. UFO wylądowało chyba. Ja cię kręcę. Dobra, teraz już cię stawiam i... Dobra. Dość pierdzielenia, robota czeka, trzeba ci Kennego zdobyć. A co tu się dzieje? I tu na pewno wyjdzie, bo drzewo jest. I ja tam przez te drzewo na tym drzewie się zatrzymasz. Oby. Tak. Progamer. A? Dobre to było. Poczekaj, ja mam jeszcze jeden pomysł. Ja nie wiem, bo tu mi drzewo przeszkadza. No właśnie, drzewo mi przeszkadza, ale mam pomysł jeszcze, poczekaj. Poczekaj, mam jeszcze tu pomysł. Tu się robi jeszcze tak, podjeżdża się tu. O, proszę. Weź tak puknij raz, a porządnie. O.
Weźmie. Co? Cysterna uwalona, ubrudzona na maksa, nie? I jeszcze do tego. Co do tego weźmie od przodu, puknij mnie raz a porządnie, nie? Nie no, patrz jaki uwalony ten GMC. Dobra, ja sobie jeszcze pojadę za tobą, bo tu nie wiadomo, co się stanie. Ojejku. Jak zwykle z ciastkiem jakieś akcje. Tak, grube. A właśnie, bez spoilerów, co ty na to, żeby jutro zrobić tą akcję, co ci wysłałem, miniaturkę? Nie ma problemu. To tak na 19, co? Dobrze. To gitara. No to widzowie, słuchajcie, obejrzyjcie ten odcinek, jak dzisiaj oglądacie, od 7 rano jest. To na 19, bo to dzisiaj jest piątek, my to nagrywamy w czwartek, ale dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest piątek i dzisiaj na 19 z ciastkiem robimy live'a. Oj, chyba... O, dzisiaj pobiorę. Dobrze. A to tam no, chyba 17 giga, to nie ma dramatu. Dobra, ja tu Kenego zostawię. Chyba. Poczekaj, bo mi się, że tak powiem, telewizor wyłączył. No tak, bo na przykład ja teraz gram na monitorze gamingowym, to jak włączysz monitor przy Xboxie, to on się nie wyłączy. A telewizor ma tam ustawiony taki czas, echo, tak. Coś tam i on na przykład ci napisze, że za 10 sekund wyłączy ci telewizor, nie? Ja tak na live'ach kiedyś też miałem, że live'uję, a to mi wyskakuje, że za chwilę wyłączę ci telewizor. No niestety, takie... Uważaj! Nieraz jest. Uważaj! Na co? No niski bieg, bo tutaj jest... Żebyś nie popływał. Nie ma siły podjechać. AWD i blokada. No jest. Maciej, co ty? Na niskim biegu jechałeś? Tak. Z cysterną taki problem niesamowity. Prosto? Cały czas prosto. Już na mapie zobaczysz mnie. Ja już tu jestem niedaleko. Dobra. Dobra, ja tu mojego zostawię. Bo może się jeszcze przydać, ja go nie będę ściągać. Bo może się okazać, że jeszcze się przyda. Może tak spytam, daleko jeszcze? Daleko. O kurde. Na lewo. Na lewo skręcaj. Widzę. Widzisz? Ciebie. No. No dobra, to tu skręcamy w lewo. I tutaj będzie trzeba zastosować taką technikę AWD blokada. Za chwilę. Chociaż nawet nie, bez blokady nawet pójdzie. Bardzo dobra ciężarówka. GMC? Chłopie! Przecież to można normalnie cały Michigan zrobić. A wiesz, czemu ja ci niebieską ciężarówkę zrobiłem? Nie mam pojęcia. Żeby do ciastka pasowało. Ale się domyślam. No. Tu trzeba blokadkę włączyć. Dobra. Teraz uwaga na przejeździe. Znaczy na przejeździe, tu są takie słupy wywalone, bardzo powoli trzeba je przejechać. Bo inaczej po zawieszeniu. O właśnie. Dobrze. No
Tu niska skrzynia biegów, a WD blokada tam i nie wywal się. W prawo skręcę kołami. W prawo. O, dobrze. Dobrze, jak kamel trofi normalnie. Twoje prawo, moje lewo. Teraz twoje w lewo. Tak. No i te kamyczki też uwaga, bo GMC ma to do siebie, że on na tych kamyczkach tak podskakuje. O, uwaga, tu jest taki zjazd niefajny. To zawieszenie w ogóle mu nie pracuje. No, słabo. Czekaj, coś zrobię. No to ja zobaczę. O, dobrze. O, świet, tak myślałem, że światełko. I tutaj sobie tak zrobimy taki... O. Tak, tędy. Taki myk. Tak, tak, bo tam byśmy nie podjechali, tam. Na lewo. Bo ty paliwa nie chcesz? Przypadkiem? Nie, ja sobie kupiłem przyczepę, natankowałem się. Jak, okay. Żeś, jak żeś leżał. Czy jak jechałeś? Kiedy? Oj, uszkodzenie dostałem. Aha, właśnie, czekaj, bo tu trzeba myszy no odebrać. Musimy odebrać. Czekaj, ja się zatankuję. Ja jak będę paliwo potrzebować, to ja będę płakać, że nie mam. Dobra. Podaję dwa zdjęcia. Prawie gleba. Słuchaj, tu jak będziesz skręcać tutaj na tym zakręcie, gdzie ja jestem, nie? Tu jest taki mały kamyczek, nie najedź na niego, bo wtedy będziesz na trzech kołach jechać. Będę płakał. Tak. Będzie trzeba Kenem przyjechać, ta. No. Ta. Ehe. A w ogóle wiesz co? Pozdrawiamy Maria. To swoją drogą. W ogóle... Daliśmy trochę... No... Ciała. Nie, powiem brzydko, daliśmy dupy, a w zasadzie ja dałem. Bo w tej misji trzeba zaciągnąć cysternę, w której jest 900 litrów, więc ty niepotrzebnie z cysterną jechałeś, mogłeś na płasko jechać. I wtedy ja bym cię postawił. Nieistotne. No. No, więc... To się wytnie. To się wytnie. To, tak, jak cały początek odcinka. Ja zabiorę tą cysternę, bo jestem lżejszy trochę, chyba mi się wydaje. Ale proszę ja ciebie. Teraz mamy podjazd pod górę, więc no. AWD blokada i niski bieg będzie. Dobrze. Oj, to co? Czepa coś mi tu lata. O, jak skacze fajnie. No, tak. Mi chyba GMC podjedzie z przyczepą. O, teraz niski bieg i teraz... Teraz ja sobie mogę tak spokojnie, relaksacyjnie, zdrówko. Zdrówko. Nie no, dobra ciężarówka, co ty chcesz? Patrz, zobacz. Dodatek van, cysterna, idzie. Tylko lekko wywrotna. Aha. Sytuacja podbrankowa. Aha. Muszę odczepić przyczepę. Na szczęście masz się o co zaczepić. Aha. Tak to by musiał cię pukać. By trzeba było tu przyjechać tym. Kenem. A, bo tam taka dobra dziurka z błotem jest, dlatego. No, jak chciałem szczepę zaczepić, to no ucieka, no. No, ciastek nie chce nic mówić, nie? Ale tak wiesz, śmiechy, chichy, ha, 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 a zobaczymy, jak ty przejdziesz przez tą dziurkę z błotem. Czekaj, ja tu odjadę kawałek. I jak skręcę kamerę w tym miejscówę, to będziesz jechać. I wtedy zobaczymy. Dobra. Czy to taka... Dobra, poczekaj, poczekaj. Ja ci powiem kiedy. Akcja? Poczekaj, powiem. Poczekaj. Tylko tu przejadę. O, dobra, ręczny.
Akcja! No i się nic nie dzieje. Jedzie. Patrz, przyjechał lepiej ode mnie. Ty, jaki progamer się zrobił. Ale on nie ma mocy, żeby podjechać. No jak się gra się z najlepszymi, to się takimi staje. No i widzisz, popatrz, progamer się zrobił, no. Znaczy ciężko nazwać progamer po tylu glebach, ile mieliśmy, nie? To się wytnie, powiedziałem. Tak, to trzeba... Odcinek, to będzie taki pocięty odcinek bez gleb. Oj, tu jest bardzo trudne miejsce, pamiętam to miejsce, miałem straszne problemy w tym miejscu. Na live'ie. Maciej, jest delikatny problem. Leżysz? Nie, stoję. Poczekaj, Alinka, u mnie możesz? Mogę, ale... O. Dobra, poszło. Myślałem, że się glebnę. Czekaj, zobaczę. Nie, już po ptokach. Już nie ma co patrzeć. O, ja jestem dwa zakręty dalej. O, kamyczki. To co lubię. Na kamyczkach uważaj. I znowu stoję. AWD blokada jest? No, pytasz pro gamera. Ty, ja coś tam widzę, że coś tam jest. O, no. I teraz lewo-prawo kręć, lewo-prawo. Ty, słychać normalnie w mikrofonie, jak nawalasz kierownicą. Słychać, jak tam... No, normalnie mikrofon zbiera, jak tam kierownicą nawalasz w lewo i w prawo. Dobra, to teraz pod tą górkę, jak będziesz podjeżdżać, to jest górka, którą miałem bardzo duży problem na live'ie. I tu, gdzie ja jadę, to do tego momentu musisz prawą stroną jechać, bo jak będziesz jechał środkiem, to będziesz miał problem, żeby podjechać. Zdrówko. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Słyszałem linkę. No bo leżę. Okej. Ale odpaliłem silnik. Ja, ale fart. Na pewno mówisz, że prawą stroną? Spróbuj środkiem, zobaczysz to samo. Oj, Linka mnie uratowała tutaj. Tu jest najgorszy moment tej górki, potem już jest luz. No, widzisz, idziesz, no. Idzie. I teraz tutaj ja prawie leżałem właśnie, tak kawałek dalej, nie? Tak długość ciężarówki do przodu, to ja tak leżałem na pół gwizdka. O, właśnie tu, gdzie jesteś, nie? To tak leżałem na pół gwizdka. Ale ty przejdziesz dobrze. Dobra. Mamy blisko. Ja nie mogę stawać, bo on już stoi na amen. Wtedy. Nie no, to no tak, bo to jest GMC. Najlepsza ciężarówka. Nie, Flatstar lepszy. Flatstar lepszy. Na Michigan Flatstar i White Western Star. White Western Star, super ciężarówka. Więcej będę ma od Flatstara, 300 litrów. I chyba lepszy wygląd. I właśnie miałem mówić, że lepszy wygląd, lepiej silniczek się spisuje. To czy lepiej słychać silniczek, o. Lepiej tak pyr sobie pyrka, nie? Możemy w drugim odcinku na przykład Flatstarami pojechać. Albo tymi właśnie możemy White Westerami, no. No ogólnie jest 55 minut nagrywamy, ale trzeba to zadanie dokończyć. Trzeba tego gościa zdobyć.
Dobra. Dobra, leżę. Leżę. Odpoczywam. Ty, no ale ja ciebie, jak ja mam ciebie postawić tym złomem? Nie wiem. Aha, dobra, już sobie Kenem jedziesz. Dobra, jedź sobie Kenem. Jedź sobie Kenem, bo Kenem się przyda, moim zdaniem. Bo ja nie wiem, czy ja tutaj się nie wypierniczę zaraz. Nie, po prostu ta cysterna tam za ciężka jest w tym GMC. On jakby no był z burtami, to no tam jest 1800 litrów, no to 1800 litrów to będzie tona 800, nie? Gdzieś tak. No, raczej. A właśnie, a Bena jak ma inną gęstość od wody, to nie jest czasem trochę cięższa? No, właśnie o tym mówię. Czyli może być tam nawet ponad nie, dwie może. Tony. 2200? 2100? Aż ciekawości trzeba zgooglować, czy litr wody jest cięższy od, czy na przykład litr ropy jest cięższy od litra wody. Wydaje mi się, że tak, bo ma gęstość większą. Też mi się tak wydaje. No jedzie ten Kenny jakoś. On jest mało wywrotny, od razu ci powiem. To tobie chyba taki na duży plus. W twoich rękach mało wywrotny? I w moich? Znaczy w moich jest mało wywrotny. O dziwo. A co jeszcze nim nie leżałeś? Leżałem raz. Nie, dwa razy nim leżałem, a masę misji nim porobiłem. I to tak leżałem, gdzie... No rzadko, nie pamiętam. Nie, no po prostu. Raz jak tylko go zdobyłem, to sobie z klifu zjechałem, a tak poza tym. O, jest Kenny. Kenny, wielka ciężarówka, olbrzymia. Dobra, jest część misji zrobione. Byś poczekał na ciastka, a nie sam je robisz. No powiem ci, że się nie wyrobimy w czasie, ale jak ja mu tylko... Bo ja go muszę tylko... Czekaj. Quid pro quo... Dobra, ale czemu mi nie wyskoczyło, że... Czekaj, nie mam napisanego, że mam go naprawić. Co jest grane? Mi wyskoczyło, że mogę kupić. Że możesz kupić. Tak. Ale coś jest nie halo. Aha, dobra, jest. Czekaj. Ty, ale... Przejadę? No tak średnio bym powiedział. Ty, ale on jest... naprawiony. I zatankowany. A weź zobacz, czekaj, coś jest nie tak z tą misją. Coś się zbugowało, ciastek. Bo druga... Nawet tak nie mów. Bo powinna wyskoczyć etap drugi, napraw i zatankuj. Ja ci go naprawiłem, zatankowałem. A spróbuj skoczyć w tego okennego, co tu stoi koło mnie. Nawet go nie widzę na mapie. Ja widzę... O, żeś sobie wycieczkę zrobił, widzę. No. Ja go nawet nie widzę na mapie. Czekaj. Ja tu widzę jeszcze zadanie, bo się zbugowało. Ale tu widzę, zadanie na mapie jest. Czekaj. Ja podjadę, odbiorę to zadanie. Tu jest zadanie. Pokaż zadanie.
No napraw ciężarówkę. Jeszcze trzeba naprawić ten. No to naprawiłem. Naprawić i zatankować. No to zrobiłem to. A mi pokazuje, że jeszcze nie. Napraw. Brakuje mu 300 części i 1 litra paliwa. U mnie pokazuje tak. Koła 6x6. Koła 6x6. Zbiornik paliwa 50x50. Silnik no dobra, Maciej, no. A weź usiąść do innej ciężarówki na przykład, to ja usiądę do twojej. Dobra. Ja se o tu skoczę. No i weź zobacz, bo coś to kurna. Może to ty masz ją natankować, albo nie wiem. Zatankuj. No, coś jest nie tak z tą misją. To żeśmy godzinę się... Jest! Pa. Jest, możesz skoczyć na niego? Tak. No i jest. Godzina czas. Godzina czasu, gdzie tu wystarczy podjechać. On był zatankowany, ale nie był naprawiony, wiesz? Ja go naprawiłem. U mnie pokazywało, że był naprawiony. Zresztą na odcinku sobie zobaczysz, że u mnie pokazywało, że jest naprawiony. I problem był po twojej stronie. No tu raczej z kołopem trochę problem. dobra, słuchajcie, Kenny zdobyty. Jastek, bo to już godzinka, dwie. Słuchajcie, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie tutaj łapeczkę w górę, a jak nowi jesteście na kanale, to zostawcie suba. Ciastek, ja z Ciastkiem was jeszcze serdecznie zapraszamy, bo to odcinek wyjdzie w piątek o 7 rano. Więc dzisiaj was zapraszamy na 19. Aha. Nie zaspoileruję. A może trochę zaspoileruję. Słuchajcie, z Ciastkiem nas aresztowali. I trafiliśmy... przepraszam, piwko. I trafiliśmy do więzienia. Tak wam zaspoileruję. Dobra, dzięki za to, że wpadliście. I trzymajcie się do następnego mojego filmu albo live'u. Siema, siema! Trzymajcie się. Trzymajcie. Hejo!